Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz protokołu do tej umowy podpisanych w Londynie w styczniu tego roku. Projekt ustawy, jak wiemy, wyraża zgodę na ratyfikację tej umowy między Rzecząpospolitą a Gibraltarem, który formalnie jest jednym z terytoriów zamorskich Wielkiej Brytanii, a w którym władzę zwierzchnią sprawuje królowa Elżbieta II poprzez swego przedstawiciela gubernatora. Na podstawie konstytucji z 2007 roku Gibraltar ma własny rząd, parlament i premiera, ale Wielka Brytania reprezentuje Gibraltar na arenie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej. Stąd między innymi podpisanie tej umowy następuje w Londynie. Tak jak mówiła już pani senator, umowa będzie skutecznym narzędziem weryfikacji podstaw do opodatkowania przez podatników osiągających dochody w relacjach z Gibraltarem, a zatem jej wejście w życie z uwagi na prewencyjny charakter będzie miało pozytywny wpływ na wysokość dochodów budżetowych Skarbu Państwa. Gibraltar, tak jak też mówiła moja przedmówczyni, znajduje się obecnie na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Wejście w życie tej umowy i obserwacja jej skutków może przyczynić się do podjęcia rozmów wprowadzających do zawarcia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z tego co wiem, takich umów mamy już zawartych około 100. Toczą się negocjacje z kilkunastoma krajami. I z całą pewnością jest to pozytywne dla polskich podatników. Komisja Spraw Zagranicznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Dziękuję bardzo.